Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam państwa serdecznie. W dniach od 22 do 24 sierpnia 2023 roku w południowoafrykańskim Johannesburgu odbył się 15 szczyt grupy BRICS. Ta grupa, istniejąca formalnie od 2009 roku, stanowi wielostronny format współpracy największych mocarstw z różnych kontynentów. Z zastrzeżeniem, że są to mocarstwa spoza zachodu. Często mówi się tutaj o tak zwanym globalnym południu. Obecnie stan na 24 sierpnia 2003 roku stan tej grupy to Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Państwa te odpowiadają obecnie za około 40% światowej populacji, około 28% globalnego. Produktu krajowego brutto i 20% eksportu towarów. Dotychczasowa współpraca opierała się i opiera się w ramach trzech takich głównych filarów: filar polityczny i bezpieczeństwa, filar ekonomiczno-finansowy i filar kulturowy. Takim najbardziej widocznym forum BRICS są spotkania jego liderów, takie właśnie jak odbyło się w Johannesburgu, zresztą Republika Południowej Afryki była już po raz trzeci gospodarzem. Właśnie szczytu grupy BRICS. Natomiast trzeba zauważyć, że ta współpraca tych państw ulegała w ostatnich latach pogłębieniu, a także no, można nazwać dywersyfikacji. No, obecnie obejmuje no, kilkadziesiąt mechanizmów koordynacji na poziomie ministrów. Są to na przykład ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie finansów, transportu czy handlu. No ale nie tylko. To także mechanizmy koordynacji na poziomie instytucji publicznych. Tutaj mamy spotkania chociażby szefów banków centralnych, urzędów statystycznych czy doradców do spraw bezpieczeństwa, no i też na poziomie i ten poziom trzeciego, trzeciego sektora poziom pozarządowy również, również występuje. Są to także wymiany naukowo-kulturalne, wymiany naukowców czy wymiany młodzieży. Dotychczas takim najbardziej wymiernym efektem działań grupy BRICS było powołanie w 2014 roku nowego Banku Rozwoju, który do końca 2020 roku wsparł Ponad 70 projektów inwestycyjnych w państwach członkowskich na sumę przekraczającą 25 miliardów dolarów. O tym jeszcze wspomnę: o samym Nowym Banku Rozwoju, ponieważ podczas obecnego szczytu grupy BRICS sporo mówiono o dedolaryzacji, o rozliczeniach w walutach narodowych i ten element był niezwykle mocno eksponowany podczas 15 szczytu grupy BRICS. Natomiast na pewno wyzwaniem dla spójności grupy jest spora dysproporcja potencjału państw i to niewątpliwie na korzyść chińskiej republiki ludowej. Natomiast także przez długi długi czas, tym co takim czynnikiem osłabiającym grupę BRICS, a właściwie może nawet spokojnie powiedzieć głównym czynnikiem osłabiającym BRICS, były pogarszające się od 2017 roku relacje między najludniejszymi państwami członkowskimi, czyli między Chinami a Indiami. To, co zresztą widzieliśmy w czerwcu 2020 roku, w Ladaku, te, te starcia na granicy, te spory graniczne, ale także spory handlowe, no były tak silne, że, że niemal doprowadziły do odwołania szczytu. BRICS w 2020 roku. Zresztą wtedy też Indie pogłębiły swoją współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, ale nie skończyło się to na jakimś takim mocnym tąpnięciu czy na jakichś takich trwałych podziałach w tej grupie. Wręcz, wręcz odwrotnie można powiedzieć, że grupa BRICS przetrwała różnego rodzaju kryzysy i tym, co dzisiaj łączy. Grupę BRICS, mimo wielu, tak jak wspomniałem, rozbieżnych interesów, jest na pewno niechęć do systemu międzynarodowego, zdominowanego przez politykę, tak zwanego kolektywnego Zachodu. Krytyka polityki Zachodu, na przykład interwencji w Libii, w Syrii, próba tak zwanego rozszerzania demokracji przez Stany Zjednoczone, jest bardzo charakterystyczna dla narracji występującej w państwach członkowskich grupy BRICS. No, By zyskać większy wpływ na globalne zarządzanie, państwa członkowskie tej grupy dążą do stworzenia świata wielobiegunowego, wielobiegunowego. Porządku, porządku globalnego i reformy instytucji międzynarodowych. To jest bardzo charakterystyczne w wypowiedziach nie tylko przywódców, ale różnego rodzaju ekspertów, członków instytucji publicznych państw członkowskich. Tym, co było bardzo istotnym takim testem sprawdzianym dla spoistości BRICS, to, to, to oczywiście 24 lutego 2022 roku wojna na Ukrainie, no i zdecydowana reakcja tzw. kolektywnego zachodu pod egidą Stanów Zjednoczonych to można powiedzieć był taki impuls do odnowienia współpracy w ramach, w ramach BRICS. Rosja na pewno widziała w tym formacie taką szansę na uniknięcie międzynarodowej izolacji, natomiast pozostali członkowie chcieli odeprzeć taką silną presję ze strony kolektywnego zachodu na jednoznaczne potępienie działań, działań rosyjskich. I tutaj widać zresztą to ożywienie tych. Takich, można powiedzieć, antyzachodnich sentymentów, odwoływanie się do solidarności państw rozwijających się do państw globalnego, globalnego południa, i to też był taki bardzo ciekawy czynnik, chociażby poprawy relacji Chin i Indii. Wystarczy Wystarczy przywołać tutaj z ubiegu, ubiegłoroczną marcową wizytę ministra spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Wanga i w New Delhi, gdzie Wang przekonywał premiera Indii Narendra Modi'ego do, do udziału w szczycie, które wówczas organizowały i To było chińskie, chińskie, przewodnictwo. Tutaj mam na myśli oczywiście to czternaste forum, forum BRICS. Niewątpliwie udało się wtedy pewne kwestie załagodzić, no, na pewno pomogła ta uzgodniona formuła spotkania wirtualnego, oficjalnie z powodu pandemii COVID-19, ale oczywiście tutaj były czynniki polityczne bardzo istotną rolę rolę odgrywały no, w sytuacji, kiedy wojska chińskie nie wycofały się na pozycję sprzed starć granicznych w ladaku, te o których wspomniałem z czerwca 2020 roku. Faktem jest, że Udało się pewne rzeczy wtedy załagodzić, a w państwach grupy BRICS bardzo często pokazuje się wojnę na Ukrainie jako sprowokowaną ekspansją NATO, także jako konflikt zastępczy, jako proxy war między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. No i często też patrzy, postrzega się ten konflikt jako taki regionalny, europejski problem. Zasadniczo państwa członkowskie tej grupy odrzucają. Presję na potępienie Rosji i stosowanie się do sankcji, które forsują Stany Zjednoczone. Bardzo często w narracji grupy BRICS także obnaża się hipokryzję Zachodu, w tym wcześniejsze przypadki łamania prawa międzynarodowego, no takie chociażby jak bombardowanie Jugosławii w 1999 roku, czy, czy inwazja na Irak w roku 2003, czy chociażby trwające zakupy rosyjskiej ropy naftowej przez państwa Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o ten 15 szczyt, ten, który właśnie już minął w, w sierpniu bieżącego roku, to podczas, podczas tego spotkania przywódcy grupy BRICS rozważali sposoby zwiększenia liczby płatności w swoich walutach krajowych. Niewątpliwie tutaj kluczową rolę ma spełniać Nowy Bank Rozwoju, którymi, któremu obecnie szefuje Dilma Rousseff, była prezydent Brazylii. Według różnych źródeł, ten bank planuje rozpocząć udzielanie kredytów w walutach narodowych, w walutach Republiki Południowej Afryki i Brazylii, w ramach planu, który ma na celu zmniejszenie zależności od dolara i promowanie, jak to określono, bardziej wielobiegunowego międzynarodowego systemu finansowego. Celem nowego Banku Rozwoju jest osiągnięcie poziomu około 30% wszystkiego, co pożyczają, co pożyczają kraje członkowskie, członkowskie no w walutach lokalnych. Poziom 30% kredytów, pożyczek w walutach lokalnych. No, i tutaj Dilma Rousseff powiedziała, że Nowy Bank Rozwoju ma wyemitować obligacje w Randach, czyli w walucie Republiki Południowej Afryki. I to samo ma, ma, ma stać się, w, jeżeli chodzi o walutę brazylijską, czyli jeżeli chodzi o Real. Ma także być kontynuowany ten, ten zabieg w indyjskich rupiach. Dodać należy, że bank, ten bank BRICS udziela już kredytów w Yuanach. Też oczywiście trzeba zauważyć, że obecnie te lokalne waluty nie są jakąś wielką alternatywą dla, dla dolara, ale jak podkreśla szefowa tego nowego banku rozwoju, ma być to swego rodzaju alternatywa dla systemu, który do tej pory był jednobiegunowy. W bieżącym roku, w roku 2023, nowy bank rozwoju BRICS ma Pożyczyć od 8 do 10 miliardów dolarów, użyć oczywiście takich pożyczek na te, na te kwoty. No, dodać należy, że tutaj już ta szefowa banku zauważyła, że co prawda szanuje politykę każdego kraju, dlatego Stara się różnić od Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w żaden sposób nie ustalając list warunków politycznych do udzielania kredytów. No i to zresztą widać pewnego takiego ducha, ducha chińskiego w tej, w tej polityce. Też warto tutaj na marginesie zauważyć, że ta polityczna decyzja o utworzeniu nowego Banku Rozwoju w ramach, w ramach BRICS została podjęta na szczycie w Durbanie w Republice Południowej Afryki w 2013 roku. Tak jak już wspomniałem, w kolejnym roku bank został, został powołany i przyczynił się no, bardzo mocno do scementowania relacji między, między, między członkami. Natomiast jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą decyzją podjętą na 15. szczycie BRICS to ta, która, to jest na pewno ta, która dotyczy rozszerzenia tej grupy. Od 1 stycznia 2024 roku nowymi członkami BRICS mają się stać Arabia Saudyjska, Argentyna, Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oficjalnych kandydatów, no, czyli takich, którzy złożyli wniosek o przyjęcie, było aż 23, natomiast wykazujących zainteresowanie członkostw, tym członkostwem w BRICS jeszcze dodatkowo kilku, kilkanaście państw. Media amerykańskie z zaniepokojeniem zwróciły uwagę, że w jednym bloku znalazły się, czy znajdą się od 1 stycznia 2024 roku, państwa kluczowe dla kształtowania cen ropy naftowej na świecie: no, w tym największy eksporter Arabia Saudyjska, inny czołowy producent Rosja i największy importer Chiny. Zarówno Xi Jinping, jak i Władimir Putin podkreślali historyczne znaczenie obecnego szczytu. Prezydent Rosji wspomniał, że wszyscy członkowie grupy BRICS jednogłośnie opowiadają się za sformowaniem wielobiegunowego światowego porządku. Co ciekawe, Cyril Ramaphosa i, przywód, i w ogóle politycy Republiki Południowej Afryki starali się, starali się no, nie kształtować wizerunku grupy BRICS jako rywala dla grupy G7, niemniej jednak bardzo wielu komentatorów, wielu ekspertów na świecie już teraz bardzo wyraziście porównuje potencjały obu, obu grup, czyli grupy G7 pod egidą Stanów Zjednoczonych, no i wzrastającej grupy BRICS, która wyrasta na Czołową potęgę, jeśli chodzi o taki sojusz państw globalnego, globalnego południa. Co ciekawe, po rozszerzeniu grupy BRICS od stycznia kolejnego roku nazwa, nazwa ma się nie zmienić. Tutaj, tutaj politycy, urzędnicy z Republiki Południowej Afryki stwierdzili, że BRICS stał się tak globalną marką, że nie będzie musiał zmieniać nazwy już po rozszerzeniu. Na zakończenie 24 sierpnia hmm, przyjęto deklarację końcową 15 szczytu grupy BRICS i Myślę, że warto tutaj wymienić kilka najważniejszych postanowień, oprócz właśnie rozszerzenia o kolejne sześć państw. Przywódcy grupy BRICS popierają reformę ONZ, w tym koncepcję, aby uczynić tę organizację bardziej skuteczną i, jak to określono, bardziej demokratyczną. W deklaracji końcowej znalazł się także zapis o tym, że przywódcy wzywają do większego udziału krajów rozwijających się w organizacjach międzynarodowych. Również zawarto oczywiście ten zapis o tym, że BRICS popiera stosowanie walut narodowych w handlu międzynarodowym, jak i przede wszystkim pomiędzy krajami tejże, tejże grupy. Jeżeli chodzi o kolejny szczyt, to kraje BRICS wyraziły pełne poparcie dla przewodnictwa Federacji Rosyjskiej w 2024 roku i organizacji szczytu, szesnastego szczytu grupy BRICS w Kazaniu. Kraje BRICS zobowiązały się także do wzmocnienia współpracy w dziedzinie rolnictwa w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego, a także co też ciekawe, przywódcy poinstruowali, zawarto taki zapis, że przywódcy poinstruowali ministrów spraw zagranicznych, aby przygotowali listę potencjalnych krajów partnerskich na kolejny szczyt. Mówiąc tu o przywódcach grupy BRICS, którzy wzięli udział w tym 15 szczycie, mam na myśli przywódcę Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Premiera Indii Narendra Modiego, prezydenta Brazylii Luisa Inácio Lula da Silva i prezydenta Republiki Południowej Afryki Cyryla Ramafose. Rosję reprezentował minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Prezydent Władimir Putin wziął udział w tym spotkaniu za pomocą łączenia wideo. Reasumując, trzeba uznać 15 szczyt grupy BRICS za niezwykle udany, za niezwykle Owocny. Oczywiście w sporej części mediów zachodnich. Zwłaszcza amerykańskich, brytyjskich, próbowano deprecjonować znaczenie tego forum jeszcze przed jego rozpoczęciem. Wielu, także komentatorów, spodziewało się podjęcia jakichś rewolucyjnych, wręcz kroków, jak chociażby ustanowienia wspólnej waluty. Niektórzy komentatorzy mówili nawet o walucie opartej na złocie. Natomiast trzeba tutaj spojrzeć szerzej, Trze trzeba spojrzeć na całą perspektywę rozwoju. Grupy BRICS na dotychczasową historię, i zobaczyć, że ta grupa nie podejmowała dotychczas żadnych rewolucyjnych działań. To są działania ewolucyjne, przechodzenie od świata jednobiegunowego do świata wielobiegunowego na zasadzie pewnej ewolucji. I chociażby ten akcent bardzo istotny, jeśli chodzi o rozliczenia w walutach, w walutach narodowych, ma swoje istotne znaczenie, podobnie zresztą jak decyzja o przyłączeniu nowych. Nowych członków, biorąc pod uwagę fakt, że nowy skład grupy BRICS będzie kontrolował około 80% światowej produkcji, produkcji ropy naftowej, to trzeba. Trzeba jakby docenić tutaj znaczenie i rolę i wagę, wagę tego, tego szczytu. No, dzięki przyłączeniu Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Islamskiej Republiki Iranu do BRICS, ta, to forum, ta, ta organizacja będzie w stanie kontrolować no, zdecydowaną część właśnie światowej produkcji, produkcji ropy. No, to samo dotyczy gwałtownego wzrostu produktu krajowego brutto nowych krajów BRICS, który Przekroczy 1 trzecią światowego PKB i przekroczy 30 bilionów dolarów. Niewątpliwie, mimo tych słów urzędników, polityków południowoafrykańskich, BRICS dzisiaj wyrasta na głównego konkurenta grupy G7, w skład której wchodzą Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Kanada. Dziękuję Państwu za uwagę.